Dzień dobry wszystkim! Zapraszamy na... luźnego vloga z nami. Tak. Dzisiaj zaczynamy od pożywnego śniadanka. Mamy grzanki z guacamole, paluszki z papryki, pokrojony ogórek i herbatę z pokrzywą. Jako, że to luźny vlog, to ja jestem... ustawienie. Tak, i jestem mokrym szczurem jeszcze. A, no tak, bo każdy sobie umywa włosy. Ja no i schnął mi. No bo mi schnął 2 godziny, a teraz jest wilgotno, więc chyba jeszcze dłużej mi to schodzi. Tak no. Mi się wydaje. Ej, w ogóle uświadomiłem sobie, że jak chodziłem spać o 2 i wstawałem o 12, to spałem 10 godzin i byłem bardzo zmęczony, a dzisiaj, mimo że poszedłem spać o 6.30 i wstałem o 12, czyli spałem tylko 6 godzin, to byłem wypoczęty. Ja poszłam spać o 5 i w sumie na początku byłam taka senna, ale teraz się już trochę rozruszałam. A dlaczego poszedłeś spać o 5? Oglądałam The Walking Dead. Ale najgorsze, że mi się w ogóle nie chciało spać. No mi też nie. Nawet jak się kładę, to mi się nie chciało. No, ja się musiałam zmuszać, bo po prostu tak mnie wciągnął ten serial. No, a ty co robiłeś? No, pisałem ty robiłeś pracę. Właśnie coś istotniejszego. Właśnie tam widać widać Excela i tabelki. Ja już mam dosyć tych studiów w tym semestrze. Już chcę, żeby to po prostu się wszystko skończyło. Jeszcze próbowałam podejść do takiego projektu, który muszę zrobić, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić, jak się za to zabrać. Nie szybko. Wiem. A chyba jeszcze nikt tego nie ogarniał ode mnie, w sensie te osoby, które o to pytałam, no to jeszcze nie robiły tego. W ogóle możecie słyszeć tę prankę. Zresztą dzisiaj kilka prank będę musiała puszczać, bo jest tyle tego. Pamiętaj, że mamy tylko jedno. Wiem, właśnie, najgorzej. I jest wilgotno, więc nie chcę nic schnąć. A, w ogóle tam się jedną urwał szczebelek. Widziałam, widziałam ostatnio, jak wyszłałeś w pranie. No. Trzeba będzie to przykleić. Tak zachwalaliśmy tą. No, ale ma już, swoje lata i cały czas jest na zewnątrz, jakby nie patrzeć. I kosztowała 19 zł waszą. No, także najtańsza. A ty jak się czujesz? Czekaj, jak to się... Suszarka. Suszarka właśnie. No. A ja jak się czuję? W takim względem? Studiowym. Studiowym to mam kater. Żartuję. Ale chodzi mi o to, że no ja mam takie jakieś nastawienie już takie... Jolo. Zwłaszcza, że w sumie no inaczej. Zakończyłem, w sensie, że jakbym nawet musiał powtarzać rok, to bym nie miał przedmiotów, tylko czekałbym na obronę. Mhm. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, no ale... Jak coś jest jeszcze wrzesień? O ile będą u was terminy, bo są takie jaja, że zazwyczaj, wiecie, są 2 terminy obron, w sensie są też te wrześniowe. No. No. A u nas jakoś tak, mimo względu na całą tą zaistniałą sytuację, uznali, że my ze wszystkim się wyrobimy i będzie bez problemu. Także u mnie, mimo tego, że była przerwa 3 miesiące, w sensie no, taka poślizg miesięczny minimum był, jeśli chodzi o całe zajęcia, to oni uznali, że i tak zmieścimy się w tym planie, który był. Mimo, że wszystkie uczelnie miały... przesuwają o miesiąc. No właśnie, laboratoria pozamykane. No. U mnie do właśnie przesunięta jest sesja. No, na, jakby i nie patrzeć... tydzień mamy dłużej na sesję. Na wydziale obok mojego wydziału, który jest pod tym samym uniwersytetem, też jest sesja przesunięta, wszystko jest przesunięte o miesiąc, tylko nie u mnie. No i co? A dzisiaj wstałem, posprzątałem królikowi klatkę. Nakarmiłem zwierzątka. Zrobiłeś śniadanie, żeby nie było, że Witek nic nie robił, bo pewnie tutaj na nagraniach będzie więcej mnie. Tak, no na pewno dzisiaj będzie więcej Klaudii, bo ja muszę takie odblania i muszę się tak spiąć, żeby to jakoś zakończyć pozytywnie. Na razie tyle. Idę, nie będziemy wiem co. Się łączyć, o, wiem. Idę zmienić pościel. Pójdziecie ze mną. Dobra. Pewnie wtedy skończy się pranie, więc trzeba będzie nastawić kolejne pranie, o ile się zmieści na suszarce. No, wątpię. No to co? Tyle. Nie, jeszcze nie. Pamiętajcie. Nie, nie chcę tego mówić. Nie chcę, żeby dawali nam subskrypcję? Nie chcesz od nich subskrypcji? No w sumie to chcę, ale no, nie będę zmuszać, wiesz. O, okej, no dobra. Jak ktoś chce, to zostawi. Jak nie, to nie. No dobra, okej, rozumiem. Wiesz. No, jak tak uważasz? Dobra. Chcesz pogłaskać kontrę? Wiesz, jak się mówi, żeby zostawić, to wtedy to działa, także to nie zostawimy. Aha, czyli ten, odwrotna psychologia. Tak. Dziecęca. Tak. Nie róbcie, nie zostawiajcie subskrypcji.
Oto jak wygląda nieidealne łóżko. A tak wygląda idealne łóżko. A tak mniej więcej wygląda moje aktualne życie codzienne. Bo piszę swoją pracę magisterską, mam jeszcze 3 dni, w sumie 2, na jej oddanie i robię tabelki w Excelu. Bardzo ciekawe. Dzisiaj poszedłem spać o 6:30 rano, a dzisiaj to nie wiem, czy w ogóle pójdę spać. Trochę tego mam, a jeszcze ewentualne poprawki. Hardcore. Witek. Tak. Jesteś głodny? Nie. Nie jesteś głodny? Nie. Ja już jestem głodna po tym śniadaniu. Ty? No. No w sumie zjedliśmy po 3 granki. No. To ja zrobię nam obiad. W sumie podgrzeję. No właśnie, bo wczoraj było spaghetti. Też ty zrobiłaś w sobie. No, tak. Ja znowu siedziałam przed. A na obiadek będzie spaghetti. Z wczoraj zostało nam trochę, w sumie nawet dużo sosu. Muszę tylko ugotować makaron, podgrzać, no i gotowe. Jako, że dzisiaj outfitu w windzie nie będzie, to pokażemy się tutaj. Jesteśmy totalnie po domowemu. Tak. Niewyprasowani. Ja mam takie gacie, koszulka biała i klapki Zbyszka. O, ładnie. Ja też mam, a nie, ja mam japonki. Ty nie wyglądasz Zbyszkowo, odsunę się. Ale jestem za to strasznie pomięty. No bo siedzę cały czas przed tym biurkiem albo przed stołem i piszę to. A my oboje nie lubimy prasować. Tak? Ale ja ty myślę, lubisz? Że... Nie, no bardziej na pewno niż ty. No to tak, ale ja nienawidzę. Się nie wiem, czy można to nazwać lubię. Po prostu to toleruję. Ja prasuję tylko wtedy, kiedy muszę. Jak nie muszę, to nie pracuję. No. I co? I przed chwilą zjedliśmy. Jesteśmy najedzeni. Gigantyczna porcja. No, bo za dużo makaronu znowu ugotowałam. Musisz... O, za dużo makaronu ugotowałam. No, no i co? No i będziemy teraz siedzieć, trawić to, a ja oczywiście będę jeszcze pisał. Ej, ale odwróć na nas. Liczmy? A wiem, ja chciałam powiedzieć, że może pójdziemy na balkon i chociaż tą matę damy. Bo ona już tyle czeka i chciałabym zobaczyć, jak to będzie z nią wyglądać i czy lawenda nie będzie zdychać. Tylko nie mam żadnego sztuka, żeby ją przywracać. Wstążki. Mamy takie... Złote, ale to jest matowy złoty. Nie wiem, jak uważasz. Będzie się to trzymać. Mhm. Przypuszczam, że chcielibyście usłyszeć, o czym jest moja praca magisterska. No, jak wiecie, interesuję się animacją komputerową i połączyłem leśnictwo z animacją komputerową i stworzyłem leśną, edukacyjną animację. Która składa się z 4 odcinków i jest fajna. I piszę właśnie o niej pracę. Przeprowadziłem ankiety, testy wśród studentów, no i... Póki co z tego, co wyszło na wykresach, to działa. To jest... Ja jestem trochę w szoku. Myślałem, że nie będzie jakichś takich wielkich różnic, a okazało się, że są gigantyczne. W sensie, no gigantyczne. Takie w niektórych przypadkach naprawdę się one wyróżniają. To tak istotnie. A powiedziałeś, jaki masz temat swojej pracy? Animacja komputerowa jako środek dydaktyczny w edukacji leśnej. No. I działa. Działa. Bo na przykład takie ciekawostki, jak robiłeś test. Tak. I tam była taka jedna ciekawostka, której normalnie się studenci nie uczą. No nie, w sensie jest to jako dodatkowa informacja, właśnie, w sensie no tak, nie jest podawana, ale jest w książce. Ale raczej tego nie przyswajają. Nie, raczej nie. A tutaj przez animację okazało się, dobrze, że przyswoiło. No. I to różnica jest niesamowita, bo grupa kontrolna miała to samo pytanie i tam 40%, 48% odpowiedziało na to pytanie poprawnie, a tutaj ponad prawie 80, więc no, nieźle. To przyczniemy. Patrz, patrz, kolorystycznie. Kolorystycznie, tak. Jest jeszcze ciekawe, jak mam to zrobić, bo nie wiem. Nie wiem, chodź, przymierzmy najpierw to. No.
teraz widzicie, jak to wygląda i my się trochę nie możemy przyzwyczaić, trochę na razie nam to nie do końca pasuje, dlatego że wiecie, tu było tak jasno, a teraz tak ciemniej się zrobiło. I mieliśmy najpierw obciąć, ale wykombinowaliśmy, że po prostu tam trzeba związać i będzie zostawiony ten rulon, bo jakby miało się na coś jeszcze kiedyś przydać, albo jakbyśmy się rozmyślili, że jednak nie chcemy tego. I poprzywiązywane jest wstążkami, a tutaj, jakby ktoś się zastanawiał, to jest pranie, bo nie zmieściło mi się drugie na suszarce, więc część musiała być na krzesłach. I jeszcze taki update z różą. Umiera. Mszyce cały czas ściągamy, pryskamy, ale to nie pomaga, bo one na nowo tutaj się gromadzą. Także róża chyba, papa. Coś okropnego, bo znowu dopuściliśmy do sytuacji, kiedy ziemia w tych kwiatkach była przesuszona i umarły. I wiecie co? Całe były takie wysuszone, jak tutaj są, ale przez nas odżyły, więc będzie żyło, podlałam, teraz będę pamiętać, ale to najlepsze, że po prostu był jeden upalny dzień i przez jeden dzień właśnie to się stało z tymi kwiatkami. Także jeżeli ktoś zapomina o podlewaniu, nawet dwa dni jak się nie podleje, kiedy jest gorąco, no to one umierają. Więc są bardzo ładne, ale nie są za bardzo wytrzymałe. Umyłam naczynia i teraz jeszcze jedno chcę zrobić. Chcę poodkurzać i umyć podłogi, dlatego że są brudne. Jak się ma królika, pełno siana. I w sumie minął tydzień od takich generalnych porządków, ale nie chce nam się tak sprzątać, ścierać kurzy i tak dalej. Zresztą Witek tam siedzi, więc chociaż poodkurzam w sensie podłogi. Tutaj już kuchnię ogarnęłam, bo tam pościerałam blaty i wszystko na blatach. Ale no, w sypialni nie będę ścierać kurzy, bo Witek tam się uczy, a łazienkę... W sumie prawie wszystko posprzątam. Nie, to jednak dla niektórych to są bardzo generalne porządki, bo wiem, że niektórzy tylko odkurzają odkurzaczem i tyle, a ja jeszcze pomyję podłogi. Tutaj jest wszystko ogarnięte. No i łazienkę, tylko kabiny prysznicowej nie umyję, bo nienawidzę tego robić. Nie znoszę i tylko Witek sprząta łazienkę. No i tego oczywiście nie będę nagrywać, bo kiedy się nagrywa, to schodzi kilka razy dłużej, więc no nie chce mi się. Nie. Witam, witam. Będę robić teraz racuszki na kolację. Chyba to będzie nasz ostatni posiłek, tak mi się wydaje, bo musimy wykorzystać te banany, bo jak widzicie, są już prawie zepsute, są bardzo dojrzałe. No i do tego będziemy potrzebować banany. Ja wykorzystam chyba wszystkie. No, do tego dam jedno jajko, trochę proszku do pieczenia, myślę, że tak łyżeczka, półtorej, nie wiem w sumie, i mąka. I ja to robię na oko, więc nie wiem ile tej mąki, tak po prostu, żeby się te racuchy nie rozpadały. I czasami jak chcę więcej, to dodaję trochę mleka albo wody, a czasami po prostu to, co tutaj widzicie. Witek dalej siedzi i pisze, ja posprzątałam, spociłam się przy tym. Namachałam, bo dzisiaj jest w ogóle odwrotnie niż zazwyczaj, czyli na zewnątrz jest chłodno, a w mieszkaniu jest gorąco, a zazwyczaj w mieszkaniu jest chłodniej niż na zewnątrz i to sporo chłodniej. No to mieszkanie o tyle jest fajne, że właśnie jak są upały, to tutaj nie jest tak gorąco. I nie chce mi się już siadać do tego projektu, ale muszę chociaż zacząć, bo to jest właśnie to, na co czekałam, to ostatnie moje zaliczenia. I czekaliśmy właśnie na to, co w końcu będzie. Czy będzie jakiś egzamin, czy projekt, czy esej. No i nie wiem, dwa dni temu prowadzący dał nam znać, dopiero teraz, super. A zazwyczaj daję 3-4 banany. Przechyliłam trochę, żebyście widzieli. O, tutaj dałam widelec, teraz to rozgniatam widelcem. I ja już wiem, że to będzie mega słodkie. Nawet te 3 banany to jest bardzo słodkie, a to będzie bardzo. Właśnie nie dawajcie do tego cukru, bo to będzie za słodkie. No i proszek do pieczenia ja tak naprawdę nie daję łyżeczką, ja daję na oko. Jak wszystko. Dobra, ja sobie to rozmieszam i usmażę. A, i smażę to na suchej patelni. Czasami dam trochę oleju, ale najczęściej po prostu na suchej patelni. I dodam tu jeszcze na pewno mąkę i pewnie jeszcze wodę. I to właśnie jest takie... Są grudki tego banana. To nie jest takie jednolite i gładkie.
Zaprosiłam Witolda na kolację, bo właśnie zrobiłam racuszki i ja je lubię z dżemem porzeczkowym, a ty z cukrem podrębnym. A ja potrafię je wchłaniać same tego po prostu. Ale dużo, nie zjem ich wszystkich. A i zrobiłam nam herbatkę z cytryną, pomarańczą i goździkami. Najlepsza. Dobra. Najlepsza. Jest taka I do tego oczywiście tego nie widzicie, ale tu jest laptop z serialem. To są najlepsze przerwy, jakie mogę mieć. Klaudia mi przygotowuje takie pyszne jedzonko i w ogóle. No, i bo my się tak wymieniamy, jak ja miałam egzamin. No. Czy miałam egzaminy wcześniej, no to wtedy ja Witek wszystko ogarniał. A że teraz Witek ma ważniejsze rzeczy do robienia niż ja, to tak, to ja ogarniam. Co można wam jeszcze powiedzieć ciekawego? No wiecie, ja na przykład jestem teraz na przedostatnim rozdziale. A ostatni to tylko wnioski. Tak, ostatni to w sumie tylko wnioski. Więc to lejtowe, to strona dwie. No, ale nie było. Znaczy, nie no, w sumie... To jest takie... I też powtarzanie wszystkiego. Tak, mi się o tyle podoba teraz, ten rozdział, który piszę i ten przyszły, który będę pisał, że już tam coś mniej więcej w głowie mam u siebie poukładane, jak to ma wyglądać. I odnosi się do rzeczy, które mnie faktycznie ciekawią i no cieszę się, mam nadzieję, że dobrze zinterpretowałem te wyniki, które tam są. No, ale też ja jestem ciekawa w ogóle, jak u Witka będzie powołana komisja, bo to jest leśnictwo, a Witek tam porusza tematy... animacji komputerowej. Tak, animacji, więc powinien być ktoś, nie wiem, z grafiki chyba. Przecież oni nawet nie będą wiedzieli, co oni czytają. Nie no, większość rozdziałów, w sensie, to jest dla mnie o tyle ciekawe, że to jakby ta edukacja leśna, która jest na naszym wydziale, mimo że no, to są profesorowie, więc edukacją mają wiele wspólnego, ale jednak ta edukacja leśna jest zupełnie czymś innym, w sensie odmiennym niż taka edukacja studentów. I to jest takie, że trochę się to gryzie, więc ja mam wrażenie, że oni nawet nie będą mieli problemu z zrozumieniem działu o animacji, ale rozdziałów o samej edukacji tak wiesz, takiej właśnie z perspektywy użytkowania tych multimediów, takiej innego podejścia, bo na studiach masz takie podejście, że idziesz na wykład, dostajesz no coś właśnie. Tam, masz się tego nauczyć, koniec, kropka i nikt cię nie pytał. A to jest w ogóle wow, bo no ja nie widziałam jeszcze takiej pracy i to jest coś innowacyjnego, że właśnie, bo to nie tylko, że ty piszesz o tej animacji, tylko Witek sam robił tą animację na zajęcia dla studentów, więc to jest coś w ogóle. Są osoby, które nawet czegoś takiego nie robią, a tylko opisują, a Witek od A do Z wszystko zrobił sam. No. Tak. Jak dla mnie to w ogóle nie jest praca na magisterkę, tylko warto rozbudować późniejszy etap. No ja bym chciał sobie to jest naprawdę na doktorat. No fajne by było, bo szczerze widzę, że no faktycznie chyba jakieś skutki przynosi, a ja przynajmniej chciałbym zobaczyć, czy jakbym to zastosował na taką szerszą skalę. Ja pod koniec tych animacji, które im puszczałem, dostawali do związania test taki. I fajnie by było, gdybym miał więcej jednak tych testów. By the way, ja po kilku miesiącach rozwiązywałam ten test. Ja nie mam coś nic wspólnego. I znałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Rozwaliłam ten test. Dlatego, że oglądałam tę animację i po prostu pamiętałam wszystko. Tak patrzyłem tylko i tak... Jezus, skąd ty to wiesz, Klaudia? Z animacji, także... Właśnie, jestem świetnym przykładem. Animacje uczą. No, ale to jest... A jakbym miała czytać to w książce, to... Ale dla mnie ogólnie w ogóle takie narzędzia multimedialne, w tym również takie narzędzia jak ta animacja, to jest filmy. Coś super. Filmy, bo przecież... No nie oszukujmy się, ale współcześnie to właśnie na tym się opiera duża część. Ale jeszcze twoja animacja jest taka młodzieżowa i fajnie się tego słucha, a nie takie filmiki jak niektórzy robią, wiesz, ci profesorowie. Bo to właśnie o to chodziło, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom tego studenta, że żeby nie było, że o super, dobra animacja i znowu będą jakieś takie ludziki, które się poruszają jak patyki i prowadzą nudny dialog albo monolog. I żeby coś wnieść do takiego, żeby wyjść im naprzeciw. W ogóle albo wiesz, tam... animacja w stylu PowerPointa i jakieś tam przejście. No właśnie, no wiecie, znaczy to nie jest, że krytykujemy umiejętności innych ludzi, tylko po prostu z własnej perspektywy patrzymy na nasze zapotrzebowania, jakby to powiedzieć. Bo
Fajnie, ja bym na przykład się cieszył, jakbym miał w ogóle w polskiej edukacji brakuje takiej nowoczesności. A to tak, bo nawet słuchajcie, czytałem różne publikacje i u nas w Polsce dalej te multimedia to jest takie, że są, fajnie, że są, no dobra, nieważne. A w takich na przykład Niemczech, no to one są jakoś tak bardziej wykorzystywane. Nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych, no ale ogólnie w takich krajach większych jakoś... W ogóle w Polsce to jest tylko teoria, zawalają cię tą teorią, a później nic z tego nie wiesz. Tak, bo jest jeszcze jeden ważny szczegół i to mi się wydaje, że w Stanach Zjednoczonych jest bardziej praktykowane, bo oni mają dużo tych takich zajęć laboratoryjnych. Tak. Jest coś takiego, jest taka piramida uczenia się, gdzie jest stwierdzone, już naukowo potwierdzone, że człowiek, gdy coś przeczyta, zapamiętuje z tego tylko 10%. A żeby zapamiętać 90%, to najlepiej jakbyś ty sama to zrobiła, a jeszcze komuś to wytłumaczyła. To już wtedy zapamiętujesz najwięcej. Do tego my jak się uczymy, to gadamy do siebie i sobie tłumaczymy. Tak, i to jest super. Ja na przykład do dzisiaj pamiętam, że najlepszym sposobem dla mnie na nauczenie się na sesji było uczenie się z kolegą, któremu tłumaczyłem, jak coś tam zachodzi, jakiś proces. Jest, bo ja się przez to sam. W sensie ze znajomymi nie mogłam się uczyć. Nie mogłaś się uczyć? Nie, ja tylko tobie mogę gadać, bo ja mogę gadać do osoby, która się na tym nie zna i nie przerwie. Nie przerwie. No to nie, to mamy podobnie, bo mój kolega po prostu też nie przerywał, po prostu był słuchaczem. A jeśli wracając do tej piramidy uczenia się, dzięki takim narzędziom jak na przykład animacja, jesteśmy w stanie zapamiętać tak po około, jak już pamiętam, 40-50%, więc no to jak 10% z przeczytania, a jak pooglądasz animację, to pamiętasz z tego 50%, no to różnica jest gigantyczna. Jeszcze kiedyś o tym poopowiadasz. No, jak jeżeli się obra. Jak się obra. I w ogóle, no ja jestem ciekawa, po prostu aż szkoda, że nie mogę tam z tobą wejść, żeby zobaczyć ich reakcję. O nie, ty co? Nie będziesz mogła nawet ze mną pójść. Fak, nie będę mogła przez tego wirusa. O kurczę. No, ale głupio. Ja będę sama zamierzam pójść. Będę stała przed wejściem. Pójdę z tobą, tylko będę stała tam przed wejściem. Dobra, to zabieram cię za jedzenie. Tyle. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie o tym, żeby dać łapkę w górę. I ten czerwony przycisk subskrybuj. I dzwoneczek. I wchodźcie na nasz Instagram. Niż masz. I z piekła rodem. Jest. No i tyle. Tyle, bye. Chciałem powiedzieć, że moja animacja nazywa się Uczymy naleśnika. Uczymy naleśnika! I tu, żeby wyskoczył taki napis Uczymy naleśnika, tak jak było w tym intro. Ale starałem się czytać tutaj. Jak, tak, jak tutaj to było, to napiszcie w komentarzach, że było. A jak nie, to będzie jak się odrobi.